Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozpoczynali nowy cykl audycji zatytułowany Wiocha na płocie. Niby to nie jest nic takiego nowego, bo to stare, ale chcielibyśmy po prostu, czy chciałybyśmy się bliżej przyjrzeć temuż zagadnieniu, jako że tutaj to skrzydło na Pradze, proszę Państwa, południe, jak się jedzie ze Stadionu Narodowego, to jest przecież ten były stadion dziesięciolecia, gdzie ten wasz papież był, to proszę Państwa, jedziemy na przykład do Auchan, że Auchan nam się kojarzy z jakąś wiochą, wszą, czy jeszcze z czymś tam. Dobrze, jedziemy przez Uniwersam Wiatraczna, 521, proszę Państwa, nam ucieka z mostu poniatowskiego, nawet nie ma tam przystanku, ale dobrze, no tramwajem super dojechać przez Uniwersam, przez plac Szembeka i wysiąść po prostu tam, gdzie jest ten real na jubilerskiej Wiocha na płocie. Proszę Państwa, winda popsuta dla matki z dzieckiem na wózku, no to dramat, koszmar, jeden wielki koszmar. Dobrze, przechodzimy przez mostek, przecież my nie mamy wózka, przecież my nie mamy dzieci. Idziemy po zakupy, bo chcę coś kupić ważnego i wiem, że zawsze każdy sklep czymś się charakteryzuje. I proszę Państwa, tam gdzie jest toaleta, w tym takim wąskim korytarzyku, a mają tam jedną, tylko jedną, jedyną toaletę, bo jakie to są te złe wibracje. Stoją trzy sprzątaczki, najpierw jedna, potem druga wychodzi gdzieś z pakamery, trzecia i one w tym wąskim przejściu nachodzą na siebie i gadają, nie rozumiejąc, że ludzie przechodzą, a jeszcze zwłaszcza jak z wózkiem, to nie ma jak. I po prostu ludzie no wrzeszczą, że może wiocha by się rozstąpiła. No, także proszę Państwa, wiocha na płocie dosłownie i w przenośni, bo tych płotów tam rzeczywiście jest pełno i z przodu i z tyłu tam od ulicy też Ostrobramskiej, potem jechałam w Zamieniecką, no to są typowe takie papieskie ulice polskie. Dzisiaj w Radiu Maryja, Radio Maryja Was zdradziło, że no wiocha na płocie, że Ostrobramska, prawda, no to gdzie, jak gdzie, ale w Warszawie musi być ulica Ostrobramska, no i że jest. A dzisiaj Radio Maryja całą noc o papieżu, Jesus Christ, prawie superstar. Także papież śpiewał, papież tańczył, zawodził, tam rozweselał. No bardzo to było dość takie, proszę Państwa, ciekawe, można byłoby powiedzieć, pozytywne. Także, proszę Państwa, sanepid jest sanepidem, ale tutaj jeszcze wcześniej, jak przez ten uniwersam żeśmy jechały, to proszę Państwa, po 3 złote mają słoninę. Babcia tu kupowała chyba ze 3 kilo. Ja nie wiem, tam jakoś tak było 8 zł. No i bezwzględnie jakoś tak kosztowało to 8,90. Ta babka chciała 7,5, żeby zapłacić mniej, nie rozumiejąc, że przecież kobieta musi się rozliczyć. Także myślała, że wiecie Państwo, że za darmo dostanie. No to czyli rzeczywiście, że jest jakby ta wiocha na płocie, proszę Pani. No ale nic, no jestem, już pomijając te jeszcze toalety w samym Auchan, no kolejek nie ma do kasy, ale tak jakoś dziwnie ci pracownicy tak się na siebie, na ciebie oglądają, tak jakby coś chcąc skombinować, przekombinować. Także no wiecie Państwo, głupota niesamowita. No i potem wyszłam z drugiej strony na Ostrobramską właśnie, no bo to przecież Warszawa, przecież Ostrobramska, to jest przy samym przystanku taki płot. Ni w 5, ni w 9, wysokości 55 centymetrów, że ni w lewo, ni w prawo przez ten płot można przejść. No to rzeczywiście wiocha na płocie. No i poszczególne osoby, jak tutaj do Saskiej dojechałam, to jeszcze jak nie wysiadłam z tego autobusu, jaki to był 520, bo to na Marysi nie jedzie, znowu ta Maryja, coś koło Marii, imiona, prawda? To taki facet tu chodził dookoła przystanku i się tak złowrogo potrząsał plecakiem. Także proszę Państwa, rzeczywiście
Nie ma tu prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. No bo ta wiocha na płocie nawet nie wie, co by tam w tej Biblii mogło być ciekawego. Proszę Państwa, tutaj swego czasu właśnie w tym oszą na jubilerskiej chciałam kupić Biblię. Tak wleciałam za 25 czy za 15, 22 i chciałam szybko oblecieć, zobaczyć, czy zobaczę tę Biblię za 45 zł. No ale ten oszoł nie jest aż taki wielki jak ten, co jest na Żeraniu, jak ten, co jest na Woli, a jedna Warszawa. No, bo mówię, że omawiamy wiocha na płocie, to skrzydło dotyczące Pragi Południe tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. No to rzeczywiście, no, Praga Południe jest bardzo duża. Ale nie jest aż taka duża, żeby były takie wielkie supermarkety, jak ten Auchan na Żeraniu, czy ten Auchan na Woli. Także nie było, proszę Państwa, nie było Biblii. No ale wiecie Państwo, tutaj w tej Polsce, w katolickiej Polsce, a oni by nawet nie mogli pojąć tej Biblii. Oni by w tej Biblii nie mogli zauważyć pewnych rzeczy ważnych, które rzutują na życie chrześcijanina, na postępowanie, na to, żeby człowiek miał ducha w sobie, radosny był, uśmiechnięty, zadowolony i szedł przez życie, bo akurat z tym zadowoleniem, z tym takim uśmiechnięciem, to proszę Państwa, było no, strasznie źle. Dlatego mówię, proszę Państwa, że typowa na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, w katolickiej Polsce, a wiocha na płoć. Wiocha na płoć. Także jak tę słoninę jutro będę jechała, tak kilka razy będę objeżdżać ten Auchan dookoła, bo tam jest King Cross Praga, to będę kupowała tę słoninę po kilogramie 3 zł. Przecież proszę Państwa, jeżeli Państwo kupicie słoninkę, kilogram, to Państwo będziecie mieli na tydzień, na dwa. Do makaronu, do jajecznicy, do różnych tych takich rzeczy. Żebyście się Państwo poczuli, jak byście byli na wiosce. Wiocha na płocie. Także tutaj ta babka tak chciała przehandlować 7,50 zamiast 8,50. Czy nawet 8,30, no ale 79,90 groszy dla tej kobiety to jest dużo. Ona nie może sobie popuścić. Tak. A ta babka, klientka, nie mogła tego zrozumieć i myślała, że to jest jak całkiem tak na wsi. Rozumiecie Państwo? Dlatego niech ta słodzina będzie symbolem wiochy na płoć. Także proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Tutaj do Saskiej Kępy bardzo łatwo jest dojechać. 520-525. W związku mężczyzny i kobiety. Tutaj radio Mary, troszeczkę. Ludzie tam mówią Mary. Na węgierskiej granicy koczuje obecnie ponad 3200 imigrantów, którzy napływają z okolic Serbii. To głównie mieszkańcy Afganistanu, Pakistanu i Syrii. Węgrzy... Troszeczkę radio Mary, żeby tutaj do głosu dopuścić, bo całą noc dzisiaj grało tutaj w katolickiej Polsce, a Warszawy, tego południe wiocha na płocie i cały czas papież, to chyba całą noc. Ale w sumie przyznam się, że było to bardzo sympatyczne, że on tak zawsze lubiłam papieża uśmiechniętego zadawało. Kolejna przeszkoda to budowana 4-metrowa bariera. Niewykluczone, że Węgrzy zdecydują się także na pomoc wojska. Chce tego zarówno rządząca partia Fidesz, jak i prawicowy Jobbik. Uważamy, że bardzo ważne jest wsparcie armii, ponieważ jako członkowie partii Jobbik zgodnie twierdzimy, że rozwiązaniem problemu nie jest zarejestrowanie imigrantów, a zawrócenie ich do miejsc. Tak kilka będzie, proszę Państwa, tych audycji na temat wiocha na płocie, aż Państwo sobie uświadomicie, że ta Praga Południe, najstarsza część Warszawy, bo to wiecie Państwo, ma więcej niż Ameryka. Ameryka, która Angloameryka Białystok, która nie ma nawet 300 lat, to tutaj Praga Południe ma już 400 lat będzie miała. Szykujmy się na obchodzenie. Janek Wicek musi nam pomóc uporządkować sytuację w regionie, w naszych krajach. Europejczycy nie powinni wspierać ludzi pokroju Kaddafiego, Bashara el-Assada, ale powinni pomóc nam walczyć z Al-Kaidą i Państwem Islamskim. Imigranci z państw Bliskiego Wschodu, dotkniętego regionalnymi konfliktami, próbują przedostać się głównie do Niemiec i Wielkiej.
Wielkiej Brytanii. To miejsca, które wskazują za kraje dobre do życia. Ma na to wpływ rozbudowany system socjalny, jednak Unia Europejska chce, by każdy kraj wspólnoty solidarnie przyjął do siebie określoną liczbę imigrantów. Ma to dotyczyć również Polski, gdzie głos sprzeciwu jest równie donośny jak na Węgrzech. Polacy obawiają się głównie napływu islamskich ekstremistów. Chiny pogrążają się w coraz większym kryzysie. Po raz drugi bank centralny Chiny, państwo zobaczą. Obniżył tak wysoko procentowe obowiązkowe dla banków. Ma to na celu wsparcie borykającej się z problemami gospodarki, a także notującej spadki giełdy. 11 sierpnia Bank Centralny Chin poruszył rynki na całym świecie, gwałtownie obniżając stawkę referencyjną waluty o 1,9%. Spowodowało to najsilniejsze i jednodniowe osłabienie chińskiej waluty od ponad 20 lat. Chiński rynek jest nadal w okresie stagnacji. Nie będę inwestować, chyba że główny indeks znów stanie się silny. Tylko w tym okresie można inwestować. Obecne spadki powodują wycofanie się inwestorów. Problemem z giełdą w Chinach są również drobni inwestorzy, którzy ulokowali tam swoje oszczędności. Inwestorzy, którzy stracili dużo pieniędzy, potrzebują wsparcia psychologicznego. Oni potrzebują kogoś, kto ich uspokoi. Trzeba dać im trochę nadziei, chociaż w tych najciemniejszych godzinach, że jest jeszcze światło na końcu tunelu. A chińska giełda... Polski, Johanna, płacz. Polski, milionów Chińczyków. To także jakby do życia są nieprzystosowani. Dzisiaj gospodarka częściowo jest systemem naczyń połączonych w Chinach. Tam również gro inwestorów zachęconych przez rząd chiński inwestowało w walory, w akcje na giełdzie. Dzisiaj oni ponoszą ogromne straty. Często wiąże się to z wyprzedażą ich majątku, z licytacją dosłownie. Mówi analityk finansowy Mariusz Kękuś. Sytuacja w Chinach ma również wpływ na polską gospodarkę. Recesja w tym kraju może oznaczać, że czołowe polskie spółki odnotują słabsze wyniki, a to z kolei przeniesie się na mniejsze wpływy do budżetu. Ludzie się nie znają, tak myślą, że to luźno, przyjemnie, a to nieprawda. Przed 6 latami sobie dokuczają, ludzie sobie dokuczają. Anita Włodarczyk ponownie została mistrzynią świata w rzucie młotem. W Pekinie uzyskała 80 metrów i 85 centymetrów. Zaledwie 23 cm mniej od jej własnego rekordu świata. Włodarczyk zdeklasowała rywalki, bo druga Chinka uzyskała wynik gorszy o ponad 4 metry. Dotąd Polacy wywalczyli 6 medali Mistrzostw Świata. Naszym reprezentantom życzymy kolejnych sukcesów. I to wszystko teraz. O 20:00 zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pana Płocie raczej nie rozumie Pana Boga, bo szczęść Boże, Violeta, to, co potrzebne człowiekowi, to wszystko jest w Biblii. Ale człowiek w tym systemie ateistyczno takim moherowym nie jest w stanie tego Pana Boga zauważyć w Biblii, bo on myśli, że to jest brewiarz, że w Biblii to samo, co jest w brewiarzu. A tam są takie piękne sytuacje życiowe różnych ludzi opisane, że nic jak tylko czytać, ale ludzie nie mogą czytać, bo nie wiedzą, co to jest. Także radio TOK FM Euro kończy ta ekstra. Jutro natomiast początkowo na północy Polski dużo chmur i lokalne opady deszczu. W centrum zachmurzenie umiarkowane, a na południu słoneczne. Czyli że Polska, katolicka Polska, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Tu. Powieje dość silny, umiarkowany zachodni oraz południowo-zachodni wiatr.